Inicjatywa nazwania jednego z miejsc imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszła od jeleniogórskiego sztabu funkcjonującego przy Zespole Szkół Technicznych Mechanik, a którego szefem na marginesie jest nasz kolega po fachu, dziennikarz Jakub Tauer. Ostatecznie wybór padł na rondo u zbiegu ulic Różyckiego i Ogińskiego. Po prostu złożyliśmy rok temu projekt uchwały do Rady Miasta. Rada Miasta w tym roku przyjęła to, więc no, cieszymy się. Nic nie pozostaje nam, tylko się cieszyć. No, dla nas to jest wielka chwila. Nie tylko, nie dla mnie, tylko dla wszystkich wolontariuszy, dla osób, które wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry. Podobne odczucia miał Jurek Owsiak, który przyjechał specjalnie na tę okazję do Jeleniej Góry. 15 rondo nigdy nam nie przyszło do głowy wcześniej, że coś takiego będzie oddolnie wychodziło, a to robią sztaby, a więc to rondo jakby dedykujemy tym wszystkim, którzy wtedy są z nami, zbierają pieniądze, czyli i Jakub, i Robert, czyli ten cały motor tych wszystkich wolontariuszy, którzy są razem z nami. Wymieniony przez Jurka Owsiaka Robert to szef drugiego z jeleniogórskich sztabów z Karkonoskiego Chówca ZHP, Robert Zapora. Korzystając z okazji, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował ostatnią zbiórkę pieniędzy w naszym mieście. 346 279 zł 41 groszy. To jest wasza robota i całego sztabu. 410 wolontariuszy, którzy brali udział, ale także tutaj mamy swoje szkoły, gdzie uczymy ratować, czyli szkoły, 15 szkół, a samego sprzętu, moi drodzy, jest tutaj za 3 718 308 zł i 1 grosz. Na spotkaniu obecna była także Karolina, która wśród naszych wolontariuszy zebrała w trakcie ostatniej edycji najwięcej pieniędzy. I cyferkę? 24 173 złote 14 groszy, gdzie jesteś? No to jesteś, no to już, bach, zdjęcie sobie robimy. A my cieszymy się, że możemy każdemu wysłać tak piękne, kolorowe nasze rozliczenie. Karolina, 3 razy hura, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Bardzo się cieszę, że ty spójrz do naszej kamery. To jest Karolina, to jest Jurek. Pomachaj tam, w tamtą stronę. Na koniec Jurek Owsiak złożył na ręce zastępcy prezydenta Jeleniej Góry mały prezent dla mieszkańców. Pamiątkowy medal 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i certyfikat. A całe spotkanie zakończyło tradycyjne... Siema! Siema! Siema!